Czy w życiu liczą się tylko chwile? A może znaczenie ma całokształt danej historii? To bez znaczenia. Wszystko sprowadza się do jednego momentu na milion. Moment ten kreuje nasze życie i to, jak zostaniemy zapamiętani. Bo w chwili, gdy latarnia naszego życia zgaśnie, wartość ma jedynie to, co o nas mówią. Nie liczy się to, jakim człowiekiem byliśmy i co tak naprawdę chcieliśmy w życiu osiągnąć. Każdy z nas może zostać bohaterem. Czasami trzeba przygotowywać się do tej jednej chwili przez całe życie, a czasami to jest spontaniczne. Po prostu się dzieje. To wszystko nie ma znaczenia. Jedynym wartościowym elementem układanki, jaką jesteśmy my, jest to, czego dokonamy. Zapewne nie jeden człowiek opowiadał o mnie historię, pewnie smutną i tragiczną. To historia człowieka, który chciał wyjść ze swojej strefy komfortu i dokonać czegoś niemożliwego. To nie jest standardowa biesiadna opowieść o nawalance na miecze. Co to? To nie. To historia o chwale i męstwie, odwadze do dokonywania rzeczy umykających zrozumieniu. To opowieść o mnie. To opowieść o łowcy troli. Głośno jest o tym śmiałku, który poszedł do kamieni prawdy. Wszyscy dzisiaj mówią, jakim byłem idiotą. Każdy się ze mnie nabija, bo przecież to było tak idiotyczne podejście. Pójść z jednym zwojem na trona. To nie mogło się inaczej skończyć. Śmieją się i nabijają, to prawda, ale jest w nich coś jeszcze. Podziw! Podziw dla osoby, która zdołała wyjść ze swojej strefy komfortu i zapragnęła być kimś więcej niż prostym skazańcem wydobywającym rudę dla króla. Pozyskałem ich szacunek na zawsze i nic tego nie zmieni. Świat składa się z wielu jednostek przeciętnych, a ja jestem dowodem na to, że każda z nich może zaistnieć w historii i zostać zapamiętana. To wiele prawda. Nikt już nie pamięta, kto był zarządcą zamku, zanim Gomez dokonał przewrotu i nikogo to nie interesuje, ale ja, łowca troli, będę znany przez wieczność. Nie chwaląc się, to ja natknąłem samego bezimiennego bohatera do wyjścia przed szereg, gdy był jeszcze prostym strażnikiem myślącym o przeżyciu po prostu kolejnego dnia. Spojrzał na moje kości, przeczytał list i zamyślił się głęboko, a zmarszczył czoło. Wtedy właśnie zrozumiał, że gdyby nie tacy jak ja, to do tej pory nie byłoby żadnego obozu, że nie byłoby niczego. To ja wtedy natchnąłem go do zniszczenia bariery, bo ja mogłem coś zrobić, więc czemu on miałby być niby gorszy? Potrzebował jedynie jednego pchnięcia, by zrozumieć, że chce być osobą, o której się zawsze będzie pamiętać, że chce coś zmienić i być kimś więcej niż zwyczajnym człowiekiem. A pragnął stać się ideą, tak samo jak ja. A ja byłem jego nadzieją na to, iż ma to szansę powodzenia. Dzięki mnie osiągnął to wszystko i stał się legendą. Być może większość z was mnie wyśmieje, bo nie miałem szansy na wygraną w tej walce. Byłem tylko zwyczajnym NPC-tem w historii postaci grywalnych, ale to, czego dokonałem, było jedyną szansą na zostanie kimś i ją wykorzystałem. Zrobiłem to i choć kosztowało mnie to życie, zrobiłbym to ponownie. Ja, łowca troli, jestem kimś i wy też możecie zostać kimś, choć może wydać wam to się niemożliwe. Musicie spróbować postawić na szali wszystko, tak jak ja. Wierzę w was, wierzę w to, iż możecie coś zmienić, że wybijecie się ponad bycie NPC-tem z gry sprzed dekad, że staniecie się legendą tak jak ja. Pokonałem strach i sięgnąłem po nieosiągalne, a teraz śmieję się w Morgradzie. Gdy niezliczeni poszukiwacze przygód wypijają moje zdrowie w karczmach i zamyślają się chwilę nad tym, czy warto i czy są w stanie. I niech mi Adanos utnie język, jeśli nie chcą, a mają siłę, by powstać i zapisać się na kartach historii, tak jak ja. Czasem to mi pomaga. Pozwala zapomnieć o genesie mojej spuściny, o tym, jak upiłem się w trupa i założyłem z kolegami, że wyrucham trolicę, także zakwiczy niczym kreto szczur. Jak sam bez broni poszedłem do kanionu ze zwojem zmniejszenia, bo uznałem, że mam za małego i nie dam rady zapomnieć o tym, że wytrzeźwiałem i zszedłem na zawał, zanim miałem okazję spróbować.